Zacznę od tego, że spotkałam się ostatnio z menedżerką jednego artysty, który był już na Eurowizji, nie będę mówić kto, która przedstawiła mi raczej gorzką prawdę dotyczącą Eurowizji. To wiesz, jeżeli nie jesteś wysoko notowany w tym konkursie, to momentalnie w naszym kraju pojawia się jakiś taki po prostu okrutny hejt. Jakby ludzie przestają się cieszyć samym faktem, że wybrali sobie, ktoś tam na górze wybrał reprezentanta naszych niektórych. Nie mamy na koncie wyższego miejsca niż drugie, które zajęła Edyta Górniak. I wszystko, co się wydarzyło po Edycie Górniak, wszystko się jakby opisuje, że to nie jest sukces, że to są porażki. Że gdzie to jest porażka? Wystąpić na konkursie Eurowizji jest, to jest już sukces. Jakby, jeżeli my cały czas będziemy dążyć tylko do tego, żeby jak najwięcej punktów zdobywać i po prostu, wiesz, zajmować najwyższe miejsca, to się spalimy w życiu na zdobywaniu, wiesz, tych szczytów tylko po to, żeby je zdobyć. A sama sytuacja jest cudowna. Czyli ta ostatnia rozmowa z jakimś managementem tajemniczym bardziej zgasiła twój zapał, czy nie mówisz? Nie, generalnie mnie ciężko w ogóle zgasić kimkolwiek. Super. Jeżeli ja mam jakiś cel, pragnienia, no to jak widać nawet 18 lat nie złamało mnie do tego, żeby rozpocząć swoją karierę solową. I ja myślę o konkursie oczywiście. Jeżeli dostanę takie zaproszenie, to na pewno prędko się Państwo dowiecie o tym, czy decyzja jest pozytywna.